Dzień dobry, wieczór, ja jestem Zenek, to jest Might and Magic Duel of Champions. Dzisiaj pogram Hakimem. Będzie to pierwsza przewijarka na Hakimie. Chyba do tej pory nie wrzucałem przewijarek na Hakimie, cały czas tylko wrzucałem coś na Asalach. Teraz znalazłem coś naprawdę fajnego, grywalnego na Hakimie. W sumie chyba jest to nawet lepsza przewijarka niż na Asalach, bo to na Asalach dość... No ma problemy, w obecnym metagame ma problemy, a ten Hakim jest dość spoko, ponieważ dość szybko potrafi skontrować. No może nie dość szybko, ale dość skutecznie potrafi skontrować jakiegoś Xorma nawet, więc jest nie najgorszy. Poza tym mamy coś takiego jak szczelinę, więc jeżeli zagramy na jakiegoś Siegfrieda z jakimiś kurcze koszarami, to tak samo możemy te koszary usunąć, więc to jest dość spoko. Spoko talia, która ma praktycznie odpowiedź na większość deków, które znajdują się w obecnym metagame'ie, czy też są w obecnym metagame'ie. No całkiem spoko opcja. Gramy tutaj trony, więc no taki powiedzmy na bogato ten deck jest. 4 trony, no to nie każdy posiada te 4 trony, więc są 4 epickie karty, pełen wypas. Coś tu jeszcze jest, jakieś epiki? Aha, jeszcze jest ten, auto czaszy. Dobra, od początku, jak to wygląda? Mamy raz rozdarty całun, 4 razy świętowanie, 3 razy noc skłócego księżyca, 18 stworów, 4 rakszasy, 4 gargulce, 4 razy czarodziej mentor, 2 razy prowizoryczny golem, 4 razy cień pustki, 16 zaklęć, 2 trzęsienia, 2 uściski ziemi, 4 tarcze, 4 roje insektów, raz pożeracz, 2 razy przekleństwo pokutnika, szczelina i 26 łutów szczęścia. Raz kosmiczna osobliwość, 3 razy rytuał z korzeną pustką, raz koleje losu, 4 razy autoszcieni, zawalony most, 2 razy, 3 razy kryształ mocy, raz cena pustki, 2 razy ulubione zaklęcie, raz ołtarz Aszy, 2 razy kosmiczna reorientacja, 4 trony i 2 razy ofiara dla pustki, razem 69 kart, dość sporo, ale to jest w końcu przewijarka. Przed chwilą grałem na ten. Fajny pojedynek miałem w Sasalach. Z przewijarką właśnie udało mi się wygrać. Szkoda, że nie nagrywałem, bo naprawdę był świetny. 3 razy żeśmy odpalali. Znaczy ja raz, on 2 razy odpalił kosmiczną osobliwość, więc 3 razy wtasowaliśmy do 3 razy wtasowaliśmy cmentarze do bibliotek, więc no trochę trwał ten pojedynek, jakieś 20 parę minut. No był spoko, szkoda, że nie nagrywałem. Czy ja to chcę? Niech będzie. Jest coś za 2 nawet. Grać to czy nie grać? A grać. Gramy sobie strzelca na dzień dobry. Alternatywną kartę z tamtego roku. O Boże, jakieś zbiorowisko tarcz. Piącha? Niech będzie. O, większa rakszasa, powiadasz. Dobra, proszę bardzo. Pójdziemy w magię. Trony fajnie się kombią z tymi kurczę cieniami pustki, ponieważ mają zakotwiczenie i takie tam. Więc no jest dość to fajnie wygląda. Co ja chcę tu zrobić? Ten troll ma kurczę chyżość. A, most ma. Dziękujemy mu mostem. Podsnijmy to end owo. W sumie rojem insektów możemy to potraktować w następnej turze. Nur. Na bogato. Nur ma odporność na zaklęcie, więc super partia. Może jeszcze poczekam sobie z tym rojem. Zagramy coś takiego. Coś takiego. Przeznaczenia i Leheja. Chociaż to w sumie powinno się kombić, ten rytuał skażony pustką z tronem. Fajnie to działa. A tutaj mu fajnie zadziałały, kurczę. Siatka błyskawic fajnie działała. Trochę za wcześnie to zagrałem, powinienem zagrać coś takiego jak rytuał skoczony pustką plus cień pustki i później jeszcze potraktować, albo, no, albo jakieś inne magiczne stwora, później potraktować to tronem, to by było fajne combo. No, ale nie będzie takiego kombosa.
Będzie teraz tron. Jak szasy się desantują, to my sobie chyba wolnimy dwa trzęsienia po prostu i tyle. Zamiast roju. Z rojem się można jeszcze powstrzymać. To można zagrać. Dopiero sobie karta i heja. Dobra. To jest 2-4. Ten Hakim to jest 2-4-5, więc tak naprawdę już mam go wylewelowanego, więc wystarczy, że sobie... Mogę sobie pozwolić na dobieranie kart po prostu teraz. Problem w tym, że ta Miranda trochę mnie to ciśnie. Pytanie, czy ona ma skoki w czasie. Pewnie gdzieś to ma. Ile ma? 19 kart na cmentarzu, okej. Okay. Jeszcze słowik paru kart się podbędzie. To co teraz? Przydałby się kryształ, ten kryształ mocy. Mogę tronem to wszystko uspokoić, ewentualnie tarczę. Pytanie, czy on ma dispel. Może nawet dwie tarcze zagrać. No, zobaczymy, czy ma jakieś dispele. Chyba nie ma. Może to skup w czasie, goddammit. No, kolejnego nie użyję, bo trochę brakuje mu surowców. Pytanie, czy on to gra tych, te dżiny. Dżinu władca chmury itp. itd. Zobaczymy, co ja tu mogę zrobić. Mam kolejną tarczę. Coś takiego, cena pustki. Pytanie, czy on ma kolejny skok w czasie. Gdzie jest mój kryształ mocy? No, do jasnej cholery. Bym sobie walnął kryształ mocy plus te przekleństwo i tyle. Coś takiego. Pytanie, czy chcę użyć tej nocy. I co ja bym chciał wyrzucić z zaklęć? Ruin insektów? Barak. Może dojdzie mi kryształ. No niekoniecznie. Co ja mam tu na cmentarzu? O, spoko. Sobie podniosę dwa cienie. Dobra, lecimy z tym koksem. No, pytanie, czy ma skok w czasie, czy nie. Uwaga, coś czuję, że ma. Trochę mnie to zaboli. Czy ja to przeżyję? Niespecjalnie chyba. No w sam raz! Ja pierdziele. Ale miał farta z tymi kurcze skokami, Boże. A tak trochę ryzykowałem tą tarczę, bo tak... po cichu się spodziewałem tego skoku, więc się doczekałem. Co zrobić? No nic, może następna gra będzie bardziej udana. Mogłem to tronem wszystko wywalić, tylko że to takie trochę kiepskie by było. Keltor. No nic, zobaczymy co tutaj. No i będzie. Coś za jeden? Proszę bardzo. Czy to musi być ten pępniarz, który ma 3 HP, no naprawdę. Zawsze musi być to ten pępniarz. No. Nigdy nie może być kurczę goblin, żeby go zabić kryształem na przykład. Tutaj uścisk ziemi na pewno by się przydał. O, lol. No dobra, że koleś ma jakąś chyba nieciekawą sytuację. Co ja tu mogę zrobić? Zagrajmy sobie to. Plus magię i heja. Ja potrzebuję 5, 10, 10 surowców, żeby kombosa zagrać. Z tronem i kurczę blade z ziemią pustki. No, fajnie. To może tak, pozbędziemy się tego mostem? Gościa? Ja, spoko. Skoro mam most, to można go użyć.
powiem, insektów nie mam żadnego. By się przydał. Co teraz? Szybki atak, szefie? Nie, nie będzie szybki atak. Będzie pocisk ekstra. Co tu robić? To są moje roje insektów. Przewijać go? Chyba się nie opłaca. Coś takiego. Co on tu rozkmini? Szybki atak, serio? Chcę zabić tego kurczę prowizorycznego golema. No tutaj są. A sobie poczekasz. No dobra. W sumie mogę teraz. Nie, tronu nie użyję, goddammit. Gdzie są moje cienie? Te cienie, Boże, ołtarze. Ołtarz, gdzie mój ołtarz? Ja, 5 liczników to fajne. Podoba mi się to po prostu. Coś takiego i heja. Jest tak, to może zabić z liczników, to może zaatakować i zabić też, później przesunąć tego i wbić mi 2 damage. No zobaczymy, czy tak zrobi. No dobra, obrażenie od szału. Albo tego zabić po prostu. Okej, coś jeszcze? Przecież to już Zephyria jakoś zagra, wolny 6 do meczu. To nie byłoby fajne, szczerze mówiąc. Tarcza, tarcza, tarcza. 6 tura, lol. Blisko do kombosa jest. Może tak, plus tarcza. Coś jeszcze chcę tu zrobić? Mogę coś odrzucić. Tylko pytanie co? Zaklęcie. Mam tylko jedno zaklęcie. Co tu odrzucić? Tron? Chyba się nie opłaca. Smoczy kryształ? W sumie mogę zostawić do 9 tury i sobie dodam i będę miał 10 surowców, więc... Chyba jeszcze poczekam z tym odrzucaniem kart. Czy w sumie, no mogą odrzucić. Tron odrzucić mogłem jeden. Czy on ma dispel? No szczerze mówiąc to wątpię w to, żebym miał jakiś dispel tutaj. Dobra, nie ma dispela. Okej. Coś jeszcze? Tym jeszcze zaatakuj, to mam to tutaj. Nie krępuj się. Dobra, 7 surowców, 8. Mogę to tronem wszystko wywalić w kosmos. Trzeba by to tak zrobić. Problem w tym, że może mieć szybki atak. I jakoś go jeszcze tam zbufować. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No właśnie. 4 damage z tego wyjdzie. Teraz tak, 8, 9. No nie, to jeszcze mnie nie stać na kombosa. To co tu robić? Chyba to trzeba będzie odpalić. Plus most. To chyba tyle, można sobie dobrać kartę. Szczerze mówiąc. No co, lecimy dalej. Nie będzie szybkiego ataku, miodzio. Kurczę, wieża niepamięci by mi się przydała nawet. Mógłbym go pacnąć. Co on tu zrobi? Dobra, trochę magicznych stworów mam teraz. Fucking Christ po prostu, serio? I musiał akurat tron mi wypaść, no bez jaj. A pierd...
pierdolę. No to fajnie. Nie powiem. Boże, jaki fart, że mu ten krab doszedł od Chrysta. Gdzie jest mój kryształ mocy jakiś? Krysztale, przybywaj. Co, ja chcę to wytargać? Ruin sektów? Niechaj będzie. To tyle w temacie. Boże, jaki fart, że typ akurat musiał mieć tę cholerną kosmiczną równowagę. Jesus Christ. Tyle zbierania, 10 surowców i takie zajebiste combo by wyszło, że mała bania po prostu. Mi się wystrzelał ze wszystkich kart, musiał akurat w tej turze wywalić mi, kurczę, to tą równowagę. Bez jaj. Co on tam usunął? W sumie dobrze. Jak usuwa, paosy jakieś, coś, szybkie ataki poleciały. Miodzio. Strzelec. Gdzie jest mój tron, goddammit, jakiś? Jest kryształ, miodziu. To róbmy tą robotę, tak zwaną. Tak, to... To... Heja. Ile mi zostało? 27 kart. Trochę jeszcze zostało. Ile ja tronów straciłem przez tego typka? Jeden... Chyba dwa na razie. Dobra, spoko. No ma 13 kart. Na cmentarzu. Teraz tak. Czy ja chcę spalać kombosa? Znaczy kombosa, czy ja chcę przewinąć go? Można by spróbować. Zwolnimy to. Zwolnimy to. Co mi tu dojdzie? Kosmiczna reorientacja kolejna. No i tu wolniemy, wolniemy co? To tutaj. Tak w razie W. Gdybym miał jakieś ołtarze ofiarne. Dobra, let's go. No z tronem byłoby to o wiele ciekawsze, ale niestety tron mi wypadł. Bym sobie tak cofnął teraz, zagrał za 5 stwora plus ten, później tron cofnął, wszystko na rękę, no właśnie, ołtarz ofiarny, pytanie czy ma kolejny ołtarz. Chyba nie. A może? No serio ma kolejny ołtarz, oh my god. Tu będzie 5, pytanie czy ma jeszcze jeden, a nie ma pocisk, to fajnie. 11. Serio? Ten HP mi zresztą, no nie wierzę. Jaki fartozaur, Chryste. 12 surowców. Ile z tym będzie? 6. No, super. Ten troll. Ile ma kart? 33 karty na tym, to fajnie. Wszyscy ogłuchli. Dobra, coś takiego. No, zostało 8 kart. No jest blisko. Problem w tym, że mam tylko, kurczę, blade. Jeden punkt życia. Czy on ma jakiś bezpośredni damage? Chyba niespecjalnie. Teraz co ja mogę zrobić? Na pewno to. Na pewno to. Co, trzęsienie ziemi? Niech będzie, Jezus Maria. 5, 8. Czy ja chcę walnąć zaraz, tylko że mu się ten, cholera, dobra, my sobie zużyjemy to, bo mu się... 9. Pac. Ile ma? 5 na cmentarzu. Ja mam 6 ruin sektów. Czy zniszczyć mu budynki? To też jest niezła opcja. Dobra, zniszczę mu budynki. W sumie to mogłem zniszczyć, to zrzucić to zaklęcie zamiast tego cholernego trzęsienia. Dobra, jeszcze z tym. Ile mu zostało kart? 4, to fajnie. Szybkiego ataku nie odpali, no jeszcze jest szansa to wygrać. Nawet z tym 1 HP. Mam, kurczę, tą kosmiczną reorientację, więc niech dobiera te karty. Ja się nie obrażę.
Rzeki fart, 1 HP. O, elegancko. Teraz niech dobierze sobie karty, najlepiej niech jeszcze nic nie zagra. Będzie pełen wypas. Jak mu tu wywalę wszystko tym. Może już przegrał, bo nawet może niekoniecznie ma jakiegoś stwora. Może na tym, na ręce. Może ma samo zaklęcia jakieś, czy coś tam. Dobra, coś tam gra. Trochę tego krapu zagrał. Co mi dojdzie? To... No jest skrócio. Jest elegancko. Palmy sobie to, plus... Insektów. No i tyle w temacie. GG. Yo, nawet z jedną HP da radę zrobić, jak widać. No miał farta z tymi autorzami. Znaczy w sumie miał zaklęcie jeszcze na to uderzenie, błyskawice miał, więc trochę mu się ufarciło. Ale ten Hakimi taki, tak czy siak jest dobry, no i miał farta z tą kosmiczną równowagą, że mu weszła w odpowiednim momencie. Ja chciałem już w następnym turze wykręcić fajnego kombosa z tym tronem, tronem odnowy, z rytuałem skażonym pustką. Miałbym 10 surowców, mógłbym sobie zagrać za 3 cień pustki, plus rytuał skażony pustką to jest 5, później na koniec tronem poczęstować to wszystko. Rytuał by do mnie wrócił. Ja bym wycofał wszystkie jego jednostki, no on by mógł mnie zaatakować jakimś szybkim atakiem teoretycznie, no ale i tak miałem dużo zdrowia, więc tam dużo by mnie nie zrobił. A w następnej turze miałbym ponownie rytuał skażony pustką i miałbym masę magicznych stworów na ręce i wtedy dopiero by się zaczęło, tak naprawdę bym się zamulował cały. Zagrałbym te tanie stwory magiczne. No i bym go przewinął konkretnie, bo z tym rytuałem skażonym pustką i przy zagrywaniu magicznych stworów po prostu wszystkie karty z tego, z biblioteki by mu spadły, no znaczy wszystkie, no dużo kart by mu wypadło z biblioteki na cmentarz w następnej turze. To jest dobre kombo w tej 10 turze odpalenia tego tronu plus rytuał skażony pustką i ten cień pustki, bo on ma zakotwiczenie i tronem go się nie wróci, więc no to jest plus. No ale niestety użył tej cholernej kosmicznej równowagi i mi wywalił połowę kart z ręki, więc pełen wypas. No ale tak czy siak udało się wygrać. Dobra, ja będę kończył. Dzięki wielkie. Jeszcze z tego Hakima na pewno coś nagram, bo naprawdę fajnie się nim gra, a przewijarki to są jedne z moich ulubionych deków, więc na pewno coś nagram, bo bardzo lubię grać przewijarka. Dobra, to tyle. Dzięki wielkie. Już tracę głos. Na razie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach, czy do usłyszenia. Na razie, cześć.